Identyfikator podmiotu SCP-001. Klasa podmiotu Taumiel. Specjalne czynności przechowawcze. Procedury przechowania SCP-001 zostały zaprojektowane przez dowództwo nadzorcze i wszystkie należy egzekwować jednocześnie w formie pojedynczego protokołu przechowawczego. Każda jednostka przechowawcza w SCP-001 musi egzekwować część tych procedur. Pracownicy przydzieleni do różnych jednostek przechowawczych muszą być od siebie oddzieleni oraz mieć prawo wglądu jedynie do dokumentów przechowawczych, które otrzymali od nadzorców. W razie wglądu pracownika w inne dokumenty bądź próby wystawienia różnych instancji SCP-001-K na ich wzajemne oddziaływanie, należy pracownikowi zaaplikować preparaty amnezyjne klasy 5 oraz usunąć go z aktualnego przydziału. Na drzwiach każdej z komór znajduje się symbol rytualistyczny, który w razie uszkodzenia należy poddać natychmiastowej naprawie. Uszkodzenie lub zniekształcenie takiego symbolu wywoła gradualną degradację odpowiadającej mu komory przechowawczej. Degradacja będzie postępować do punktu, w którym cykl przechowawczy nie będzie w stanie się utrzymywać. W związku z faktem, iż symbole te wykonane są z wygrawerowanego kamienia, konserwacja opiera się na zapobieganiu ich rozkładowi na skutek upływu czasu i wpływu czynników zewnętrznych. Wszystkie przechowywane instancje SCP-001-K znajdują się w SCP-001. Wyłącznie pracownicy z upoważnieniem poziomu 6 mogą wchodzić w bezpośrednie interakcje z instancjami SCP-001-K. Wszystkie przechowywane instancje SCP-001-K znajdują się w SCP-001. Wyłącznie pracownicy z upoważnieniem poziomu 6 mogą wchodzić w bezpośrednie interakcje z instancjami SCP-001-K. Wówczas pracownicy z upoważnieniem niższym niż 5 otrzymują zmodyfikowane informacje do doktryny przechowawczej. Niektóre inne obiekty przechowywane przez fundację zostały zaklasyfikowane do kategorii Kiter, by można było utrzymywać pozory istnienia owej klasy obiektowej. Instancje SCP-001-K nie mogą zostać wyniesione poza SCP-001, o ile celem nie będzie przyspieszenie zajścia zdarzenia klasy VK, restrukturyzującego rzeczywistość. Jeżeli do niego dojdzie, pracownicy z upoważnieniem poziomu 6 skontaktują się z personelem fundacji i przekażą mu dalsze instrukcje postępowania. Opis. SCP-001 oznacza źródło wszystkich anormalnych obiektów, które zostały zaklasyfikowane do kategorii Kiter. Dokumenty nakazują pracownikom z upoważnieniem niższym niż 5 odnosić się do tych obiektów zgodnie z ich odpowiednikiem SCP-XXX. SCP-001 to struktura, na którą składają się 4 skrzydła oraz 11 pięter. Z zewnątrz przypomina ona wielką, nieokreśloną placówkę badawczą. Próby szczegółowego opisania wyglądu zewnętrznego SCP-001 doprowadzają do otrzymywania kłócących się i sprzecznych ze sobą informacji. Próby stworzenia mapy placówki kończyły się zapisaniem sprzecznych schematów pięter. W SCP-001 znajdują się dormitoria, jadalnie, obszary rekreacyjne oraz kompleksy biurowe. Komory przechowawcze są dostępne wyłącznie dla pracowników z upoważnieniem poziomu 5. Obecnie wiadomo, że instancje SCP-001-K istnieją w liczbie 82. SCP-001-K oznacza dowolny obiekt anormalny, który powstał z SCP-001. Wszystkie instancje SCP-001-K znajdowały się w miejscu odkrycia SCP-001, jednakże niektóre zostały do tej pory zagubione. Każda z instancji SCP-001 znajduje się w sąsiedztwie drugiej. Ich właściwości anormalne neutralizują wzajemne możliwości oddziaływania. Jeżeli dojdzie do nieprawidłowości w dowolnym cyklu przechowawczym instancji SCP-001, w komorze przechowawczej powstanie miejscowa anomalia. Wnętrze zacznie podlegać innym prawom fizyki, które odpowiadają właściwościom wszelkich niezabezpieczonych instancji SCP-001-K, lecz nie są ograniczone efektywnością do instancji, które wywołały anomalie. SCP-001 został początkowo opisany przez amerykańskich żołnierzy, którzy odbywali służbę w Grecji po zakończeniu II wojny światowej. Kiedy potwierdzono zachodzenie zjawisk anormalnych, kilka organizacji przejęło kontrolę nad obszarem.
Informacje z tego okresu zabezpieczania SCP-001 nie zostały jeszcze odzyskane, ponieważ doszło do wypuszczenia kilku instancji SCP-001-K. Lista. Obiekty oznaczone jako SCP-001-K. SCP-718 oraz SCP-689. Metody przechowania. Instancje SCP-718 umieszczono w zmumifikowanych szczątkach ludzkich na wzór trójkąta wokół SCP-689. Sporadycznie wszystkie instancje nagle zaczynają patrzeć w innym kierunku, sprawiając, iż SCP-689 dokonuje manifestacji na jednym z owych ciał, a następnie neutralizuje instancje SCP-718, co wywołuje powstanie kolejnych SCP-718. Instancje SCP-718 wznawiają wtedy obserwacje za pomocą kontaktu wzrokowego, zmuszając SCP-689 do powrotu na jego pierwotną pozycję. Obiekty oznaczone jako SCP-001-K. SCP-990 oraz SCP-122. Metody przechowania. Byty SCP-122 najwyraźniej utrzymują SCP-990 w sieci fizycznym przez nieprzerwane podtrzymywanie go w stanie snu, wykorzystując własne ciała do tłumienia dźwięków zewnętrznych i szeptem opowiadając SCP-990 opowieści na dobranoc. Kilka innych bytów SCP-122 stara się zakryć zewnętrzne źródła światła za pomocą własnych ciał. Obiekty oznaczone jako SCP-001-K. SCP-1178 oraz SCP-1984. Metoda przechowania. SCP-1178 zawieszony jest w większej, sześciennej komorze, gdzie jest stale ściągany przez SCP-1984. Wyróżniono 6 wzorców pościgu, które zachodzą najwyraźniej losowo. Nigdy nie zaobserwowano, aby SCP-1987 zbliżył się do SCP-1178 na bliżej niż 15 metrów. Z kolei SCP-1178 przyspiesza za każdym razem, kiedy SCP-1984 zwiększa tempo pościgu. Pracownicy przechowalni badają aktualne możliwości złagodzenia potencjalnych detonacji SCP-1178 na skutek kontaktu z SCP-1984, by upewnić się, iż nie doprowadzi to do zagłady struktur przechowawczych w SCP-001. Obiekty oznaczone jako SCP-001-K. SCP-1440 oraz SCP-836. Metoda przechowania. SCP-1440 jest przyczepiony za pomocą łańcucha do drzwi wielkiej, okrągłej komory. Wokół komory znajdują się budynki, na które wpłynął SCP-836. Najwyraźniej oddziałują one na komorę i nieprzerwanie zbliżają się do SCP-1440, po czym zostają zniszczone przez anomalię właściwą SCP-1440. SCP-1440 twierdzi, iż został uwięziony przez ojca, lecz nie przekazuje dodatkowych informacji. Obiekty oznaczone jako SCP-001-K. SCP-1048 oraz SCP-155. Metoda przechowania. Podczas gdy SCP-1055 nabiera dodatkowej masy, instancje SCP-1048 nieprzerwanie niszczą ją i konstruują nowe instancje siebie. SCP-1055 jest w pełni mobilny i stara się zniszczyć wszelkie instancje SCP-1048, które się doń zbliżą. Ich szczątki zostają naprawione przez dodatkowe instancje SCP-1048. Obecnie w komorze znajduje się około instancji SCP-1048, przy czym dodatkowych może powstać. Obiekt oznaczony jako SCP-001-K. SCP-1295 oraz SCP-871. Metody przechowania. Wszystkim czterem bytom SCP-1295 nieprzerwanie serwowane są instancje SCP-871 przez blondynkę w uniformie karnerki, która wydobywa je z drewnianego stołu. Wszystkie cztery byty skarżą się na niejaki wybór w menu,
jednakże zachwalają jakość i różnorodność SCP-871. Obiekty oznaczone jako SCP-001K, SCP-505 oraz SCP-140. Metoda przechowania. SCP-505 został zawieszony nad SCP-140 i pisze co najmniej 15 woluminów o objętości 70 tysięcy słów, pisanych starożytną Greką, poświęconych kulturze i cywilizacji Deavite. Przerwanie tego cyklu wywołałoby absolutnie niemożliwą do cofnięcia zmianę w historii ludzkości, gdyż teksty pisane przez SCP-505 najwyraźniej odnoszą się do okresu, który nastąpi za co najmniej 70 lat. Obiekty oznaczone jako SCP-001K, SCP-231 oraz N. Metoda przechowania. Pozostałości po interakcji między a anomalią zneutralizowaną. Obecnie procedura Stoddenmontauk zapobiega wystąpieniu zdarzenia XK zainicjowanego przez ową interakcję. Od wstępnego zabezpieczenia doszło do jedynie 6 potencjalnych zdarzeń błędnych. Celowe niepowodzenie tego typu operacji w celu zapobieżenia przed zajściem zdarzenia klasy VK jest obecnie rozważane przez dowództwo nadzorcze. Obiekty oznaczone jako SCP-001K, SCP-058 oraz SCP-1983. Metody przechowania. SCP-058 zawieszony jest nad większą, cylindryczną dziurą, którą wypełniono sercami żywych ludzi. Dodatkowe ilości tkanki sercowej wtarto w i wokół SCP-058. Większość komory nie jest oświetlona. W tych ciemnych miejscach byty SCP-1983 bez przerwy usiłują wyrwać tkankę z ciała SCP-058, podczas gdy SCP-058 próbuje brutalnie je atakować, jednocześnie asymilując dodatkowe ilości tkanki z dziury pod nim. Obiekty oznaczone jako SCP-001K, SCP-682 oraz SCP-296. Metody przechowania. Wszystkie figury w SCP-296 przyjęły ludzki wygląd pracowników, którzy zginęli podczas konserwacji jego przechowalni. SCP-682 nie jest w stanie zranić tych bytów, przez co na zmianę brutalnie usiłuje je zniszczyć, a potem kuli się na środku komory. Zapytany o to przez doktora, SCP-296 oświadczył, że SCP-682 został uznany za winnego i jest obecnie w trakcie odbywania kary przez niemożliwość umierania ani zabijania. Obiekty oznaczone jako SCP-001K, SCP-579 oraz SCP-055. Metoda przechowania. Nie można wsadzić kołków do kwadratowych dziurek. Dodatek. Wymagane upoważnienie poziomu 6. Udzielono dostępu. Witaj, przyszły administratorze. Odzyskano? Możemy spojrzeć na drugą stronę i jest ona inna, ale zachowajmy spokój. Propozycja to nowy porządek natychmiast. Badania istniejących obiektów klasy K muszą zostać cofnięte do poziomu potrzebnego nam do przechowania, a nie rozprzestrzeniania. Wskutek katastrof ponieśliśmy wiele ofiar, ale nadszedł czas na krok wstecz do momentu nim. Operacje czystki obszernie rozszerzono. Każdy obiekt w swojej Olimpii jest w pełni zabezpieczony. I dzięki czerwonemu w przeciągu wielu dni zapobiegliśmy jakimkolwiek prawdziwym zdarzeniom. Dalsze informacje o nowych strategiach przechowania znajdują się w tobie. Uśmiech. Nie jest tak źle jak było. Kolor znowu działa i usłyszałem, że niedługo będziemy w stanie wrócić ludziom uczucia. Jeżeli ujrzysz siódmą narzeczoną, powiedz jej, że mi przykro, iż musiała otworzyć skrzynię. Może sobie przypomni. Dodatek. Zjawisko klasy VK, restrukturyzujące rzeczywistość, oznacza zjawisko anomalne, które zgodnie z teorią zajdzie, jeżeli wszystkie instancje SCP-001K zostaną wypuszczone z ich cylindrów przechowawczych. Jeżeli tak by się stało, efekt mógłby potencjalnie zmienić całość wszechświata podlegającego nieanomalnym prawom fizyki. Obecnie trwają badania sposobu, dzięki któremu Fundacja mogłaby ów scenariusz przetrwać,
i ochronić nowy wszechświat przed szczątkami naszej obecnej rzeczywistości.